No, to są głośniki bluetoothowe, 400 W, to wygląda. I takie też u nas są na rynku dostępne? O kurnia. Te się mało okazuje, że są na kółkach z baterią i jeszcze wodoodporne. Kolejny sezon, widzę, że coś takiego musi już być niezbędne na imprezę na teraz. Cali, i to nam daje 120 cali. Jak tym ruszamy, to nam się zmniejsza i zwiększa. 8 cm to jest 90 cali. A, i teraz jest 120. I co, i ona automatycznie, że tak powiem, ostrość ustawia? Jak to działa? Bo jak go zmniejsza, to cały czas jest wszystko w miarę ostre. Ty, no to fajne jest rozwiązanie. Część z roku będzie w Polsce do dostępny sprzedaży, ale to bym chciał potestować. Web TV Smart OS, czyli wszystkie Amazony, inne rzeczy, Google, YouTube będą z tego chodziły. Teraz do gry wchodzi Alek. Lodówka z systemem Windows 10? Tak, to jest lodówka systemem Windows 10. Natomiast po lewej stronie mamy lodówkę, która jest z telewizorem. I to będzie w Polsce? Zobaczymy. W Polsce natomiast jest to produkt, który pokazujemy. Jeśli klient będzie zainteresowany zakupem, I można i zdalnie można podglądać sobie z miasta, co się dzieje? Czyli nie mam mleka. A będą takie lodówki, to jest tak klasyczne 60 z takim wyświetlaczem? Na chwilę obecną. Patrz, z Facebookiem. Jest. Możesz się szerować, co masz w lodówce z grupą całą. Ale bajer. I tu jest już systemem od LG, nie z Windowsem. To co do mnie mruga, to co to jest? A to jest wersja, która jest obecnie prototypem. To jest w zasadzie bardzo podobne urządzenie, tyle że jest bardziej przyjazne. A może się obrazić? Czy może się obrazić? Nie powinno, natomiast wchodzi w interakcję i rozpoznaje nasze nawyki. O, widzi. Także w sytuacji, gdzie kładziemy się na przykład do łóżka spać, śpiewa kołysankę. Ty, no to jest fajne, przysięga. Jakoś tak wygląda po ludzku. Wiesz, dwie kulki dołożą w kształcie oczu i już jakoś tak się do tego bardziej uśmiechasz, nie? Bo to jest takie, a takie stoi sobie coś nie, a to już... Także reaguje. Czyli przez no. Bardzo przejrzysty widok na ten. Taki bajer, w samochodzie takie są. Podstawiacie buta i drzwi się otwierają do lodówki. Okazuje się, że to jest szafa odświeżająca, nie wypędza demonów. Wrzucacie sobie jakieś garnitury, różne inne dziwne rzeczy. Prasuję wam portki. Już niedługo żona będzie zbędna w domu. Tam się dowiedziałem, że to nie jest suszarka u dołu, tak jak wczoraj żeśmy sobie wykoncypowali, tylko tutaj możesz prać duże, pranie tu małe i różne kolory. Cokolwiek by to nie znaczyło. A to jeszcze dodatkowo suszy, a to nie suszy. I tu można uruchomić małe samo, albo samo duże, albo naraz. Dziecinnie prosta obsługa. Wydaje mi się, że lodówki i pralki nie będą jakieś porywające. Ale okazało się, że lodówka z Windowsem może też być ciekawa. Taka sytuacja. Szklane butelki półlitrowe. Cola Light. Nie ma tutaj zero. Też nie zwróciłem na to uwagi. Nigdzie nie ma zero. Wszędzie mają Light. U nas znowu chyba Light już wycofują. I szklanych butelek półlitrowych u nas nie widziałem. Nie wiem. Mnie zawsze lepiej smakuje ze szklanej butelki. I przed domami są niskie. Instalatorzy mają problemy z montażem takich... Takie się pojawiają. U mnie to było na test hubie już dobre... W 2014 robiłem test, ale z Home Center. A teraz pojawiają się te urządzenia, które współpracują z Apple HomeKit. Czyli nie musicie sobie budować, jeżeli ktoś nie chce takiej zaawansowanej sieci Z-Wave'owej. Odsyłam was na test hub. Może zlinkuję w opisie, jak znajdę linki i nie zapomnę. Bo to naprawdę polski produkt,
który nie wygląda jak polski produkt. Wszystko jest dopracowane, jeśli chodzi o designerski temat, bardzo mocno. I u mnie było to na testach przez czas jakiś. I ujęło mnie za serce, te wall plugi. Popatrzcie sobie na konkurencję, jak one wyglądają, jak one tutaj wyglądają. Czekam na to, jak będzie HomeKitowy ten plug, no to wchodzę w Apple TV i chyba sobie sieć zrobię właśnie już opartą o Apple HomeKit. To jest takie wielkie, że już nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie byłem, nie wiem, co widziałem. Nie wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi. Zwariować można. Witera widać? Nie. Ale Spark to jest ten najmniejszy, tak? Tak, Spark to jest tamten. A, ja się nad tym zastanawiałem. On jest, waży więcej niż 600 gramów. Nie wiem, a i nie można nim latać, tak? To jakieś wersje licencji. Znaczy możesz latać, ale poza strefą. Tak, ale dobre, bo... Bo wiesz, tu jest takie nakinatło sygnału i on cały czas działa. I to jest ten duży? To jest Mavic, to jest ta pierwsza mniejsza wersja. A Spark jest ten? A, tyle, to ciężkie jest. A jak wychodzą z nagrania z tego? No to ma 1080p. Chyba nowa wersja tego, co ja mam. Ja mam właśnie 4K i 43 cale. Ale ma HDR to właśnie, co nagra. Wiesz co, nie wiem jak to jest, zobaczę coś z tyłu. Centrum dowodzenia gubernatora byłoby idealne. Aż zobaczę, ile to ma cali. 49 cali ultra wide, czyli to są dwa. Tak to wygląda od tyłu. Troszkę skomplikowany montaż by tego tematu był. Ale wygląda zajebiście. Tylko dla tych ziomali, co są w słuchawkach. Wygląda to kosmicznie. Popatrzcie, wykrywa, w których zębach są dziury, które trzeba bardziej lepiej myć. Takie coś do spania, idealne. Zakładasz se na nos, Dream Station, i sobie ustawiasz na tym, co chcesz dzisiaj śnić. Gołe baby, wersja, gra w kręgle, rozgrywki w rugby. Co to jest za gaz? Stymuluje cię odpowiednio tak, żebyś miał taki sen, jak chcesz. To jest najnowszy wynalazek Philipsa. No oni tutaj różne rzeczy wpuszczają, nie? To nam ci dozuje, ale podobno rewelka. Czy jest śmiałek do testowego mycia zębów? Pani mu tutaj... Oj! Jest rękawica, na początku musisz się pochylić. Tyłek mam przykować, tak? Pochyl się na początek. Zastrzyki będą. To później. I będziesz dokładnie widział, gdzie masz dziurę w zębie. Zapytajcie, czy to lustro jest w zestawie. TCL, telewizory chińskie. Ale kulet technologii od Samsunga. Tak to wszystko się przenika. A TCL też jest od tego, od tak. Alcatela? I BlackBerry też. A, czyli oni wszystko łyknęli. Wszystko. Czy to już to nie jest BlackBerry, to kanadyjskie? Nie, to jest chińskie już. Kurde, wszystko jest chińskie. Na razie mają ten jeden model z tą klawiaturą fizyczną, nie? 2000 czy też takiego, nie? Tylko tam będzie, wiesz, 1200 pewnie złotych. Albo dałeś to w ogóle, jak to się spisuje wszystko? No, ma podobno lepszy aparat niż ten poprzedni Alcatel, co był Leo 4, też bardzo dobrze sprzedawał. Ma, wiesz, głośniki stereo, bardzo fajne, 3 i 7 W. To fajnie, kurnie wymyślone jest, tak powinno właśnie być, na froncie, nie? A taki, kurna, trochę wersja do burzenia bloku. No, mam znajomych, którzy by skorzystali. Tak? A to ile będzie kosztowało? Wiadomo już, czy jeszcze nic? No tak, ja już sprawę, ale nie powiem ci ile, bo nie wiem. Ty, no ale tutaj strasznie dużo ekranu przez tą klawiaturę ucieka. Według mnie przynajmniej. Mnie znaleźli. Mission to the Moon. A ja przecież teraz na Bajkonur się wybieram. Idealne dla mnie. Przykleję sobie na dres. Coś fajnego. Ewidentnie mój komputer do renderingu wymaga update'u. Nie wiem, czy akurat w taką fantazyjną obudowę, ale wygląda to fajnie. Tu są według mnie najpiękniejsze laptopy na planecie. Nie wiem czemu, ale zajebiście mi się podobają. Tylko cena mi zupełnie nie odpowiada za ten sprzęt. 15 duża, 13 chyba fajniejsza. 13 jest fajna. To jest mój rozmiar dobry. Ale nie ma Maca. Wiesz co? No nie ma Maca. A i patrz, z powerbanku się ładuje. O, to ciekawostka. To jest fajne. Nazywałem wam Fibaro, a teraz patrzcie, konkurencja, jakieś ziemniaczane te wtyczki robi. Zupełna jakaś lipa. I to jest powerbank dla mnie właśnie. 220 jest na wyjściu. W Polsce wydaje mi się, Huawei'ów, jeśli chodzi o te notebooki. Gdzie? Nie ma tego u nas w sprzedaży, nie? Może wejdzie. Ale nawet ładnie wygląda.
Naprawdę kurnia taki fajny, USB typ C, nawet dwa, czyli dwa razy lepszy można powiedzieć od poprzedniego modelu MacBooka. Wiesz, Microsoft ma wszystko w jednym miejscu, nie musisz latać po Acerach i innych rzeczach, tylko możesz sobie zobaczyć HPK z Bang & Olufsenem Sound Systemem, Samsunga, chyba tego też nie sprzedają u nas, Zenbooka, no i Mediona. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten. Wygląda najlepiej z tych wszystkich. Które tu stoją. To jest najbardziej smukły tak. No, od razu przez ten, wiesz, przez cienkie ramki. Patrz, no ten też niby ma cienkie, ale to jakoś to inaczej wygląda. Bo to jest ten jest chyba z touchscreenem, tak? Czy dali wersję bez touchscreena? A nie, z touchscreenem działa.